Dziękuję, panie marszałku. Panie marszałku, Wysoka Izbo, zaproponowane w rozpatrywanym sprawozdaniu rozwiązanie idzie w kierunku realizacji, tak się wydaje, zasad pewnej poprawności politycznej określonej ideologicznie grupy politycznej. Nie idzie w kierunku działań warunkujących dobre życie dla wszystkich członków społeczeństwa. W związku z powyższym mam pytanie do sprawozdawcy, mianowicie czy rozpatrywany projekt w ogóle po prostu nie jest zgodny z konstytucją, gdzie zasada pomocniczości jest określona już nie tylko w preambule, ale kształtuje ustawę zasadniczą jako matkę wszystkich praw w naszej ojczyźnie właśnie pod tym kątem. Można byłoby tutaj jeszcze dodać taką, powiedzmy, parafrazę orwellowskiego stwierdzenia, że ludzie są równi i równiejsi, tylko nie wiem, czy ona tak do końca będzie pasowała, bo trudno powiedzieć o rynku, że rynek może być wolny i wolniejszy. Dziękuję.